Tomasz Karolak wyznał, że nigdy nie zaszczepił się przeciwko COVID-19. Figurski aż osłupiał. Tomasz Karolak, 51 lat, dał się poznać jako koronasceptyk w sierpniu 2020 roku, gdy zadeklarował się na Instastory jako przeciwnik maseczek ochronnych. Jak ostatnio wyznał w rozmowie z Michałem Figurskim, jego opinia na temat pandemii wynikała z faktu, że zachorował na COVID-19 jeszcze zanim stało się to powszechne. Tomasz Karolak w sierpniu 2020 roku poskarżył się na Instastory, że wyproszono go z IKEA za brak maseczki. Nie mógł zrozumieć, dlaczego ochrona sklepu nie daje wiary jego zapewnieniom, że jest zdrowy. Tomasz Karolak i Wiola Kołakowska, ich poglądy na temat pandemii. Wtedy właśnie aktor został zaocznie wcielony do szeregów koronasceptyków, w czym znacząco pomógł fakt, że jego była partnerka, Wiola Kołakowska. Matka jego dwojga dzieci regularnie zamieszczała na Instagramie natchnione wpisy, w których przekonywała, że pandemia jest spiskiem Billa Gatesa z polskim rządem i ma na celu przymusowe wszczepienie wszystkim chipów albo wymordowanie ludzkości za pomocą szczepionki. Karolak wprawdzie nie twierdzi jeszcze, że żaden koronawirus nie istnieje, ale w rozmowie z Michałem Figurskim w podcaście Niezły pacjent przyznał, że jego wątpliwości budzi nagłe zakończenie pandemii. Uważam, że jest to rodzaj wirusowego zapalenia, ale wybuchła wojna w Ukrainie i nagle się skończył wirus. Wiola Kołakowska i jadrzaby zamiast szczepionki. Była ukochana Karolaka jest znacznie bardziej radykalna w swoich poglądach. Została nawet nominowana za nie do biologicznej bzdury roku 2020. Ale, niestety, konkurencja była zbyt silna i ostatecznie wylądowała dopiero na 7. miejscu. Niezrażona porażką Wiola podwyższyła poprzeczkę, informując publicznie, że przed COVID-19 zabezpieczyła się jadem amazońskiej żaby. Substancja ta, nazywana kambo lub sapo, jest pozyskiwana ze skóry chwytnicy zwinnej i stosowana przez plemiona żyjące w amazońskiej dżungli. Zachwycona wymiotami i biegunką Wiola poinformowała na Instagramie, że to dowód na oczyszczające działanie jadu i zupełnie nie przejęła się komentarzem lekarza, że myli oczyszczanie z rozpaczliwą walką o przetrwanie, jaką toczył jej organizm po tym, gdy zaaplikowała mu truciznę. Tomasz Karolak ujawnia, dlaczego się nie zaszczepił. Karolak zapewnia, że sam siebie nie widzi w pierwszym szeregu antyszczepionkowców, a jego dystans do szczepionek wziął się stąd, że dwukrotnie przeszedł COVID-19, jeszcze zanim zaczęto falę zachorowań nazywać pandemią. Nie jestem w pierwszym szeregu, a niech mnie tak przedstawiają. Kropka, jak jest naprawdę? Ja się nie szczepiłem. Nie czułem tego. Dwa razy przechorowałem. Nie, raz się. Nie, nie zaszczepiłem się. Nie czułem takiej potrzeby, zresztą te objawy, które miałem po koronawirusie, miałem jeszcze przed tym, zanim nazwano tę pandemię koronawirusową. To się zaczęło jakoś luty, marzec, a ja już w styczniu kosinus takiego miałem i to przeszedłem, a potem przeszedłem to drugi raz w ciągu sekundy, więc nie widziałem potrzeby, żeby się jeszcze szprycować. Jak się okazało, Karolak wolał zaufać Wioli, w każdym razie bardziej niż dyplomowanym lekarzom.
W rozmowie z coraz bardziej osłupiałym Figurskim zachwala metody stosowane przez indiańskich szamanów. Ayahuasca, tak samo kambo, oczyszcza człowieka ze wszystkich rzeczy, które nie są jego. Czyli wszelkie złogi. No, niestety, chodzisz do toalety, albo nawet masz torsję. Różnie ludzie na to reagują.